nadzieję, że pani... Zapraszam na kolejny wywiad. Aneta Flisowska, ze mną pan Jarosław Ratajczak. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani, dzień dobry. Firma Ratajczak, jak nazwisko? Tak jest, zgadza się. Jarosław Ratajczak, współwłaściciel firmy Ratajczak. Istniejemy na rynku od 1990 roku. Zajmujemy się produkcją sprzętu pszczelarskiego, drewnianego, ramek, no całą ofertę, co w drewnie to my. Jak, na czym polega współpraca firmy Łysoń z firmą pana? Jesteśmy, no tak jak pani wspomniała, dystrybutorem, znaczy dostarczamy nasz sprzęt do firmy Łysoń, no i szereg firm współpracującą z firmą Łysoń, jak firma Krzysztofa Łukasiewicza i szereg, no, dystrybutorów, firma Badeńscy, firma Cyz i to jest szereg firm współpracujących właśnie z firmą Łysoń. Kiedy zaczęła się współpraca? No, szczerze mówiąc, już jakieś około 10 lat współpracujemy z firmą Łysoń. Jak ta współpraca wyglądała wcześniej, jak wygląda teraz? No, tak jak, no, patrząc na firmę Łysoń, święto, które to się odbywa, rozwija się z każdym rokiem, jest tego sprzętu coraz więcej, no jak i dystrybutorów firmy Łysoń rozszerza się na Polskę, na i cały kraj. I na cały świat, bym powiedział. Czy może nam pan troszkę opisać więcej tego sprzętu, który pana firma... Rozumiem. No my jesteśmy typowym sprzętem, produkcją, zajmujemy się sprzętu drewnianego. To są ule drewniane, no zaczynawszy od ula wielkopolskiego, Dadanta, warszawskiego i tak dalej. No nasze ule charakteryzują się, no kierujemy się w kierunku ekologii. Ocieplamy naturalnym surowcem, jakim jest słoma i dlatego no nasze ule są jakby nastawione na ekologię. I te ule można zakupić również w firmie Łysoń. Jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Panu dziękuję za czas. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich państwa i zapraszam za chwilkę. Zetnia pana. Jak masz na imię?